Cześć! W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, że baza danych jest skomplikowaną strukturą przechowującą dane. Dane, które się tam znajdują, odzwierciedlają rzeczywistość, to znaczy przedstawiają sytuacje i zdarzenia, które miały miejsce naprawdę. Na przykład w realnym świecie zatrudniamy pracownika. W bazie danych dodajemy wpis do tabeli pracownicy. Baza oprócz danych zawiera też liczne funkcjonalności, np. takie, które uniemożliwiają zapisanie pewnych czynności w bazie, ponieważ nie powinny one wystąpić w realnym świecie. Na przykład, w realnym świecie istnieje przepis prawny zabraniający zatrudniania małoletnich, a w bazie constrain, który przy każdej zmianie danych w tabeli sprawdza, czy wartość w polu data urodzenia jest prawidłowa, to znaczy, czy osoba ma co najmniej 16 lat. Wiemy już, że baza dzięki swojej złożoności daje nam możliwości, których nie posiadamy w prostych edytorach czy arkuszach kalkulacyjnych takich jak Excel. Programując bazę mamy pewność, że wszystkie dane są spójne i nie utraciły wiarygodności. O spójności danych porozmawiamy więcej w kolejnym odcinku przy okazji definiowania kluczy na tabelach. Baza daje nam również możliwość czerpania korzyści z kodu, który napisaliśmy raz, a jest wykorzystywany przez użytkownika końcowego wiele razy, np. co miesięczne uruchamianie raportu. Rozumiemy też, że tak jak wszystko inne, bazy danych również się rozwijały i rozwijają dalej. Dzisiejsze bazy są nazywane relacyjnymi, bo są oparte o relacje, czyli powiązania między tabelami. Poprzednie wersje baz różniły się od dzisiejszych i zostały wyparte przez model relacyjny, który wyeliminował ograniczenia poprzednich starych modeli i zaoferował wiele nowych funkcjonalności. Dowiedzieliśmy się również, że baza przechowuje dane, ale do pełnego wykorzystania możliwości bazy potrzebujemy oprogramowania, które umożliwi nam komunikację z bazą, czyli systemu zarządzania relacyjną bazą danych. Z bazą danych jesteśmy w stanie komunikować się językiem SQL. Istnieje wiele systemów opartych o ten język służących komunikacji z bazą, np. Oracle czy Microsoft SQL. Jeśli zapisałeś się na newsletter, to wiesz już też, czym te systemy się różnią. Udało nam się również zapoznać z SQL Developerem. Wiemy, gdzie znajdują się zdefiniowane połączenia z bazą, jak znaleźć listę obiektów w bazie oraz jak znaleźć dokładniejsze informacje o danym elemencie, np. tabeli. Wiemy też, że tabela to podstawowy element w bazie, ponieważ zawiera dane, to znaczy baza przechowuje dane w obiekcie, jakim jest tabela. Tabela przedstawia pojedynczy element rzeczywistości, np. tabela pracownicy zawiera informacje o pracownikach. Tabela składa się z kolumn i rekordów. Kolumny opisują dane, czyli wartości wpisane do każdego z rekordów. Cała baza składa się z takich właśnie obiektów jak tabele oraz dodatkowo powiązań między nimi, zwanych relacjami. Nauczyliśmy się również wybierać dane z tabeli, to znaczy stosować polecenie SELECT, które wyświetla nam dane przechowywane w tabeli. Tego wszystkiego udało nam się dowiedzieć w zaledwie kilkanaście minut. Wyobraź sobie, ile się dowiesz, jeśli regularnie będziesz pracował z kurcem. Pamiętaj, że zawsze możesz, a nawet powinieneś, wracać do nagrań, by utrwalać sobie zdobytą wiedzę. Po krótkim przypomnieniu tego, co zrobiliśmy ostatnio, przejdźmy do omówienia tego, czym zajmiemy się dzisiaj. Dzisiaj rozpoczniemy pracę nad projektem. To znaczy stworzymy model bazy danych sklepu spożywczego. Przyjmiemy założenie, że nasz kolega o imieniu Piotrek jest właścicielem małego sklepu osiedlowego. Biznes dobrze mu się rozwija i coraz więcej czasu spędza nad ewidencjonowaniem pracy pracowników, ma problemy z monitorowaniem towaru, który przywożą dostawcy, a na dodatek planuje przenieść się do większego budynku i potrzebuje oprogramowania, które pomoże mu zarządzać coraz większą firmą. My jesteśmy jego dobrymi znajomymi i jesteśmy winni mu przysługę, więc zrealizujemy dla niego to zlecenie. Pozostając w stałym kontakcie z panem Piotrem, zaprojektujemy bazę, wprowadzimy dane i stworzymy odpowiednie funkcjonalności. Tak w dużym skrócie będą wyglądały nasze kolejne odcinki. Mam świadomość, że większość kursów wygląda trochę inaczej: to znaczy omawia się zagadnienia poświęcone danemu tematowi i przechodzi do kolejnych, aż do zrealizowania całego planu na kurs. Z autopsji wiem, że na początku taki sposób nauki nie do końca się sprawdza. Kiedy zaczynałem się uczyć, a startowałem od zera, ciężko mi było znaleźć jakieś sensowne materiały, dzięki którym nabrałbym praktycznych umiejętności. Mógłbym ci teraz pokazać składnie wszystkich najczęściej stosowanych poleceń, ale nie utrwalisz sobie tego w głowie, jeśli nie będziesz ich powtarzał. Poza tym, w pracy będziesz pracował z ludźmi, nawet jeśli teraz wydaje ci się inaczej. To znaczy, będziesz musiał zrozumieć, czego się od ciebie oczekuje. Nikt nie przyjdzie i ci nie powie wstaw rekord do tabeli, tylko poprosi, byś uwzględnił nowego pracownika przy kolejnym uruchamianiu eksportu danych kadrowych lub jakiegoś innego zadania. Ponadto, realizacja projektu pozwoli nam zrozumieć dużo szybciej, po co i w jakich okolicznościach stosuje się dane rozwiązania. Poza tym doświadczenie to odwieczny problem osób, które chcą zacząć pracę jako programista, szczególnie jeśli do tej pory robiły coś innego. Ja też nie studiowałem informatyki, więc wiem, że może ci być trudno to wszystko teraz ogarnąć, tym bardziej jeśli nie masz żadnych podstaw informatyki. Stąd między innymi ten kurs i taki pomysł na naukę. Po przepracowaniu tych odcinków będziesz mógł się pochwalić, że ukończyłeś swój projekt. Od razu wyróżnisz się na tle innych kandydatów tym, że zaprojektowałeś bazę, sam zaimportowałeś dane, stworzyłeś kilka funkcjonalności, a na dodatek potrafisz powiedzieć kilka interesujących słów o procesie jej tworzenia. Co więc konkretnego uda nam się dziś zrobić? Po pierwsze, stworzymy nowe połączenie to znaczy nowego użytkownika w bazie. Nadamy mu również odpowiednie uprawnienia, bo inaczej nie będziemy mogli wykonać żadnej operacji w bazie. Nawet zalogowanie nie będzie możliwe. Dalej, w schemacie tego użytkownika stworzymy trzy tabele: tabele pracownicy, tabele produkty i tabele departamenty. Wprowadzimy również przykładowe dane do tabeli pracownicy. Przejdźmy na początek do tworzenia nowego użytkownika. Z racji tego, że użytkownik HR posiada już wbudowane obiekty, Nowe tabele, które dziś stworzymy, mogłyby się nam mieszać z tymi już istniejącymi. Dla przejrzystości więc stworzymy nowe połączenie, to znaczy nowego użytkownika w bazie, który nie będzie posiadał żadnych obiektów ani żadnych danych. Zaczniemy od czystej bazy. Oprócz użytkownika HR posiadamy oczywiście jeszcze użytkownika system, ale służy on tylko i wyłącznie operacjom administracyjnym, więc nie możemy go używać dla celów projektu. Stwórzmy więc nowego użytkownika w bazie. Zalogujmy się na konto użytkownika System, który jest administratorem i posiada wystarczające uprawnienia, by móc stworzyć nowego użytkownika. Polecenie tworzące użytkownika wygląda następująco: Create User, nazwa użytkownika, nazwijmy go sklep, Identified by hasło, na przykład 123, czyli stwórz użytkownika sklep, identyfikowanego hasłem 123. Oczywiście hasło możesz podać dowolne. Następnie spróbujmy stworzyć połączenie i się zalogować. Wpisujemy nazwę połączenia, może się nazwać jak tylko chcesz, login, sklep i hasło podane przed chwilą. Pojawia się komunikat błędu informujący nas, że nie możemy się zalogować, ponieważ nowy użytkownik nie ma uprawnień do tworzenia sesji. Sesja to zakres czasu w bazie od momentu zalogowania do wylogowania się z bazy. Temat ten jest trochę bardziej skomplikowany, ponieważ jeden użytkownik może mieć kilka sesji w jednym momencie, ale zostawmy to w tej chwili. Zapomnieliśmy nadać nowemu użytkownikowi uprawnienia, więc wróćmy do użytkownika system i nadajmy użytkownikowi sklep uprawnienia, żebyśmy mogli się zalogować. Wykonujemy polecenie Grant Privileges to sklep, czyli nadaj wszystkie przywileje do użytkownika sklep. W tym momencie nadaliśmy użytkownikowi wiele uprawnień jednym poleceniem. Jednym z tych uprawnień jest uprawnienie do tworzenia sesji, przez brak którego nie mogliśmy się zalogować. Nadanie wielu uprawnień poprzez jedno polecenie jest możliwe również dzięki tak zwanej roli. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć więcej na ten temat, to zapraszam na newsletter. W jednym z maili wyjaśniam czym jest rola, dlaczego się jej używa i czym różni się od uprawnienia. Idźmy dalej. Spróbujmy ponownie stworzyć nowe połączenie i się zalogować. Klikamy Test i jak widzimy, wszystko działa. Wykonajmy polecenie widoczne na ekranie, żeby sprawdzić użytkownika, na jakiego jesteśmy zalogowani. Widzimy, że jesteśmy zalogowani na użytkownika sklep. Widać to też po nazwie zakładki na górze. Sprawdźmy listę obiektów tego użytkownika. Jak widzimy, użytkownik sklep nie ma żadnych obiektów, więc cokolwiek znajdzie się na tej liście, będzie to obiekt bazodanowy, który stworzymy my sami. Ok, zrobiliśmy już całkiem sporo. Mamy już nowe połączenie, nadaliśmy wszystkie niezbędne uprawnienia i możemy zaczynać pracę. Zajmijmy się projektem. Pan Piotr w swojej firmie zatrudnia kilku pracowników. Przygotował też dla nas listę produktów, które sprzedaje. Z racji tego, że firma się przenosi do nowego kompleksu budynków, w sklepie pana Piotra będziemy mogli też wyróżnić działy, w których zatrudnieni są pracownicy. W związku z tym, zaprojektujmy prosty model bazy. Nasz plan przedstawia się następująco: Punkt pierwszy: Stworzymy tabelę pracownicy, do której wpiszemy dane każdego z pracowników, których zatrudnia pan Piotr. Punkt drugi. Stworzymy tabelę produkty, gdzie będziemy przechowywać listę oraz opis aktualnie sprzedawanych przez sklep pana Piotra produktów. Punkt trzeci. Stworzymy tabelę departamenty zawierającą nazwy oddziałów oraz kilka informacji dodatkowych, takich jak lokalizacja oddziału. Tak będzie wyglądała w początkowym etapie nasza baza, którą będziemy rozbudowywać tak, by jak najlepiej wspierała pana Piotra w codziennych czynnościach biznesowych. Zajmijmy się tworzeniem pierwszej z tabel, czyli tabeli pracownicy. Co musi zawierać taka tabela? Przede wszystkim każda tabela w bazie musi posiadać kolumnę, której wartość będzie unikalna w całej tabeli. To znaczy, nie będzie się powtarzać. Taka kolumna jest nazywana kluczem głównym z angielskiego primary key. Kolumna ta bardzo często ma nazwę ID, kod lub numer i jest potrzebna do tworzenia relacji, to znaczy powiązań między tabelami. Przyjmijmy na ten moment, że nasza kolumna będzie się nazywała ID. Kolumna ID w tabeli pracownicy oznacza ID pracownika, czyli identyfikator pracownika. Kolumna ID w tabeli produkty będzie oznaczała identyfikator produktu, analogicznie w innych tabelach. Musimy również pamiętać o tym, że nazwy kolumn w ramach jednej z tabel nie mogą się powtarzać. Tabela pracownicy będzie składać się z następujących kolumn: ID, imię, nazwisko, PESEL. Płeć, data urodzenia, pensja. Taki zestaw danych będzie opisywał każdego z pracowników. Jeden rekord będzie reprezentował jednego pracownika. Stwórzmy zatem tabelę pracownicy. Składnia polecenia tworzącego tabelę przedstawia się następująco. Create table, nazwa tabeli. W nawiasie lista kolumn i ich typy danych, a na końcu tradycyjnie średnik. Nasza tabela będzie nazywać się pracownicy, więc piszemy create table pracownicy, czyli stwórz tabelę o nazwie pracownicy. Otwieramy nawias i od razu go zamknijmy i zakończmy polecenie średnikiem, żeby później o tym nie zapomnieć. Między nawiasami musimy podać co najmniej dwie informacje, to znaczy nazwę kolumn i typ danych, która ta kolumna będzie przechowywać. Listę kolumn mamy już gotową, więc zastanówmy się nad typami danych. Typów danych w bazie jest kilkanaście, ale tak naprawdę możemy wyróżnić trzy podstawowe kategorie: tekst, liczba i data. Na ten moment nie musimy wiedzieć więcej. Listę wszystkich typów danych, jakie możemy użyć w bazie, znajdziesz w dokumentacji. Link znajduje się w opisie filmu. Numer będziemy przechowywać w kolumnie o typie number. Tekst w kolumnie o typie warczar 2. W nawiasie podając, jak wiele znaków może przyjąć ta kolumna, a datę w typie o nazwie Date. W typie Number nie musimy podawać długości pola. W polu Date nie ma takiej możliwości, bo data ma przecież stałą długość. Rozmiar danych musimy więc podawać tylko w przypadku pola tekstowego. Wypiszmy między nawiasami kolumny i ich typy. Kolumna o nazwie ID zawierająca typ Number. Pamiętamy, że tutaj nie musimy podawać rozmiaru. Kolejną kolumnę oddzielamy przecinkiem. Kolumna imię o typie warczar 2. Tutaj rozmiar jest obowiązkowy, więc podajemy w nawiasie rozmiar dla imienia. 30 znaków powinno wystarczyć, to znaczy, te pole będzie mogło przechować maksymalnie 30 liter lub cyfr. Analogicznie, kolumna nazwisko, z tym, że na wypadek nazwiska dwuczłonowego, dodajmy pole o długości 60 znaków. Przecinek. PESEL to typ Number. Płeć, typ tekstowy, ponieważ tutaj będziemy przechowywać literkę M, gdy pracownikiem będzie mężczyzna, lub K, gdy kobieta, a więc warczar 2 w nawiasie 1. Rozmiar 1 znaku wystarczy. Na koniec kolumna data urodzenia o typie Date. To wszystko, czego potrzebujemy. Skompilujmy, to znaczy spróbujmy wykonać zapisany kod. Na dole pojawiła się informacja table created, to znaczy operacja została wykonana i tabela została stworzona. Gdybyśmy popełnili jakiś błąd, na dole ekranu pojawiłby się komunikat błędu. Możemy zwinąć listę obiektów użytkownika sklep, odświeżyć ją klikając ten przycisk i ponownie rozwinąć. Przy kliknięciu na plusik obok tables widzimy, że pojawiła się nasza tabela. W tym momencie jest to pusta tabela i nie zawiera żadnych danych. Za chwilę wprowadzimy kilka danych, ale najpierw zajmijmy się pozostałymi tabelami. Tabela produkty będzie zawierała następujące pola. ID będące kluczem głównym tej tabeli, nazwa produktu, typ produktu, czyli np. owoc, warzywo, napój słodycz, cena sprzedaży, czyli cena za jaką sprzedajemy towar klientom, cena zakupu, czyli cena za jaką kupujemy towar od hurtowni. Ostatnie pole stawka podatku, to znaczy procentowa wartość opodatkowania towaru. Zapiszmy teraz polecenie analogiczne do poprzedniego. Create Table Produkty. Otwieramy i zamykamy nawias. Kończymy polecenie średnikiem. Między nawiasami zapiszmy nazwy i typy kolumn. ID to typ number, nazwa produktu to typ tekstowy, to znaczy warczar 2. Rozmiar 100. Typ produktu to będzie warczar 2 o rozmiarze 30. Ceny to będą typy number w obu przypadkach. Pole stawka podatku to też będzie number. Skompilujmy kod i przekonajmy się, że napisaliśmy polecenie poprawnie. Table Created, czyli wszystko w porządku. Zobaczcie, że całkiem szybko nam to idzie. Lecimy z trzecią tabelą. Tabele Departamenty tworzymy z następującymi polami: kod Departamentu, żebyśmy się nie przyzwyczajali tylko i wyłącznie do pola o nazwie ID, nazwa Departamentu, ID kierownika, czyli kierownik oddziału, miejscowość, bo oddziały mogą się znajdować przecież w różnych lokalizacjach. Znamy już nazwy pól, więc piszemy polecenie tworzące tabelę w bazie. Create Table Departamenty, standardowo nawiasy i średnik na końcu. Oczywiście, możecie sobie pisać po kolei nazwy kolumn, a nawiasy zamykać na końcu. Ja jestem jednak przyzwyczajony do takiego zapisu, żeby nie zapomnieć o tym na końcu. W nawiasie: kod departamentu, typ, number, przecinek. Nazwa departamentu. Farchar2. Pole o długości maksymalnie 40 znaków. ID kierownika to też będzie number, bo tutaj zapiszemy numer pracownika z tabeli pracownicy. Pola te powinny mieć ten sam typ danych, a skoro pole ID w tabeli pracownicy ma typ number, to te pole też będzie miało number. Dlaczego odnosimy się do tabeli pracownicy? Dlatego, bo nie może być kierownikiem działu ktoś, kto nie jest jednocześnie pracownikiem. Musimy być zatrudnieni, żeby pełnić rolę kierownika. Miejscowość to będzie pole warczar 2 o rozmiarze do 50 znaków. Skompilujmy kod. Zerknijmy teraz na listę naszych tabel. Odświeżmy listę. Jak widać, wszystko jest w porządku. Mamy już stworzone trzy tabele: pracownicy, produkty i departamenty. Pora wprowadzić pierwsze dane do tabeli pracownicy. Żeby wprowadzić dane do tabeli, potrzebujemy nauczyć się nowego polecenia, które nazywa się insert. Insert, czyli wstaw. Składnia polecenia wygląda następująco. Insert into, nazwa tabeli, w nawiasie, Lista kolumn po przecinku, do których chcemy wprowadzić dane, słowo kluczowe values. W nawiasie lista wartości dla kolumn z pierwszego nawiasu. Tutaj bardzo ważna jest kolejność, bo jeśli wypiszecie kolumny w pierwszym nawiasie w innej kolejności niż odpowiadające im wartości w drugim nawiasie, to przypiszemy dane do złych kolumn, dlatego musimy zwrócić na to uwagę. W tabeli pracownicy mamy siedem kolumn ID. Imię, nazwisko, PESEL, płeć, data urodzenia i pensja. Umieśćmy teraz tą listę w pierwszym nawiasie. Insert into pracownicy. Otwieramy i zamykamy nawias. A w środku lista kolumn oddzielonych przecinkami. ID, imię, nazwisko, PESEL, płeć, data urodzenia, pensja. Zgodnie ze składnią teraz piszemy values. Otwieramy i zamykamy nawias, a na końcu dajemy średnik. W nawiasie musimy podać wartości. Na ekranie widzimy teraz obecną listę pracowników pana Piotra. Zacznijmy teraz od pierwszego pracownika. ID 1, bo to pierwszy wpis. Imię Jan, nazwisko Kowalski, PESEL 8802. 05 12345 Płeć M, czyli mężczyzna. Data urodzenia 5 luty 88. Pensja 4000. Skompilujmy teraz polecenie i sprawdźmy, czy zapisaliśmy wszystko prawidłowo. Widzimy informację one row inserted, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Zajrzyjmy do tabeli pracownicy. Ok, rekord jest w tabeli, musimy jednak zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. W przeciwieństwie do polecenia Create Table, który tworzy tabelę, polecenie Insert wprowadzające rekord do tabeli musimy zatwierdzić. Jeśli tego nie zrobimy, przy rozłączeniu z bazą program spyta się nas, czy chcemy zmiany zatwierdzić, czy je wycofać. Zmiany możemy zatwierdzić wykonując polecenie commit lub klikając przycisk commit na górze ekranu, tuż pod paskiem menu. Kliknijmy teraz ten przycisk. OK, pierwszy rekord wprowadzony i zatwierdzony, to znaczy nie można już tej zmiany wycofać. Polecenie insert umożliwia nam wprowadzenie jednego rekordu na raz. To znaczy, chcąc wprowadzić kilka rekordów, musimy napisać drugie polecenie insert into, które od poprzedniego będzie różniło się jedynie listą wartości. Nie usuwajmy więc ostatniego polecenia, wyczyśćmy tylko listę wartości w drugim nawiasie i wprowadźmy nowe dane dla kolejnego pracownika. Polecenie commit możemy dać na końcu każdego polecenia insert lub po wprowadzeniu wszystkich poleceń. Dokończmy wpisywanie pozostałych wartości, a następnie zatwierdźmy wszystkie dziewięć poleceń jednym komitem. Thank you OK, gotowe. Zajrzyjmy do tabeli. Całkiem to fajnie wygląda, a to dopiero trzeci odcinek. Dzisiaj udało nam się stworzyć pierwsze tabele. Poznaliśmy składnię polecenia Create Table. Wiemy też, że każdej kolumnie w tabeli musimy przypisać jakiś typ danych, np. Number, varchar 2 czy Date. Znamy też polecenie, które umożliwia dodanie danych do tabeli, czyli Insert. Wiemy też, że musimy zwracać uwagę na to, żeby kolejność kolumn w pierwszym nawiasie była identyczna z listą wartości w drugim, by nie przypisać wartości do złych kolumn. W kolejnych odcinkach wprowadzimy dane do pozostałych dwóch tabel. Nauczymy się też modyfikować strukturę już stworzonej tabeli, np. dodając klucze. To, że powiedzieliśmy sobie, że kolumna ID w tabeli Produkty i Pracownicy oraz kod departamentów w tabeli Departamenty są kluczami, to nie znaczy, że komputer sam się tego domyśli. W kolejnym odcinku dodamy klucze do każdej z tych tabel, tak żebyśmy mogli później je ze sobą powiązać. Porozmawiamy też o kilku innych rzeczach, takich jak constraints, które będą za nas pilnować, żebyśmy wprowadzali do bazy jedynie poprawne dane. Pamiętaj, że to ty możesz nadać kształt tego projektu. Napisz w komentarzu lub na fanpage'u na Facebooku, jakich pracowników może pan Piotr jeszcze zatrudnić, co może sprzedawać, być może masz pomysł na to, jak dalej rozwinąć sklep. Z niecierpliwością będę czekał na Twoje uwagi i sugestie. Będę też wdzięczny za każdy like, udostępnienie, bo wtedy wiem, że ktoś z tych nagrań korzysta. Im więcej osób będzie oglądać nagrania, tym większą będę miał motywację do tego, by umieszczać kolejne filmiki. Pozostaje mi się dziś już z Tobą pożegnać. Do zobaczenia w kolejnej odsłonie kursu na kanale. Dariusz Budkiewicz. I na koniec mała niespodzianka dla tych, którzy są wytrwali i obejrzeli do końca ten odcinek. Ponieważ kodu było dzisiaj całkiem sporo, przygotowałem dla Was plik z kodem, który możecie sobie skopiować i wykonać go w SQL Developerze. Plik do pobrania znajduje się na stronie, którą widzisz właśnie na ekranie. Do zobaczenia.